słychać, nie słychać. No teraz już będzie słychać. Wiem, że czekacie. Bardzo mnie to cieszy, że czekacie. Szanowni koledzy, szanowne koleżanki, szanowni państwo, no witam państwa serdecznie w drugim odcinku nowego sezonu Kawiarenki Płodności. Zanim powitam dzisiejszych moich gości specjalnych, tak, tak, dziś w kawiarence dwoje znakomitych specjalistów leczenia niepłodności, pragnę powitać szczególnie ciepło wszystkich nowych widzów, którzy dopiero odkryli naszą online'ową przestrzeń rozmów o niepłodności. Cieszę się bardzo, że docieramy do coraz szerszego grona odbiorców, a jeszcze bardziej, że stali nasi widzowie zapraszają tu swoich znajomych, a znajomi znajomych, a wieść o kawiarence niesie się coraz dalej. Przypomnę, że Kawiarenka Płodności to wyjątkowy projekt, spotkania online'owe dla par starających się o dziecko i leczących niepłodność, zainicjowany w 2020 roku przez profesora Rafała Kurzawę, specjalistę leczenia niepłodności, Fertility Partnership Vitrolife w Szczecinie, dyrektora medycznego The Fertility Partnership Poland, a zorganizowana kawiarenka jest właśnie przez naszą Fundację Pomoc dla Płodności. Dzisiejszy odcinek możemy zaemitować właśnie przy współpracy MSD Polska. Czwartkowe spotkania na żywo na naszym profilu Niepłodni Razem to okazja, by w niezobowiązującej, domowej atmosferze, całkowicie bezpłatnie usłyszeć z ust właśnie wybitnych i doświadczonych lekarzy odpowiedzi na nurtujące Was ważne pytania związane właśnie z niepłodnością. A u nas nie ma złych pytań na ten temat. Każde jest traktowane poważnie, a profesor Kurzawa z pełnym profesjonalizmem i rzetelnością udziela nie tylko odpowiedzi, ale także często pogłębia temat i rozszerza go o konieczne, pomocne dla Was wątki. Nawet zdarzają się sytuacje, że przy Was od razu szuka informacji, żeby Wam jak najszerzej odpowiedzieć na Wasze pytanie. W tym roku w Kawiarence Płodności oprócz naszego właśnie profesora pojawi się wielu znakomitych lekarzy specjalistów, którzy jako goście specjalni przedstawią Wam ważne zagadnienia związane z leczeniem niepłodności i odpowiedzą na Wasze pytania. Bo to, co się nie zmienia, to nasza formuła kawiarenkowa. Zadaj pytanie, otrzymaj odpowiedź. I skoro mowa o gościach specjalnych, czas powitać doktor nauk medyczną Katarzynę Olszak-Wąsik, ginekolog położnik, specjalistkę leczenia niepłodności z Kliniki Macierzyństwo oraz doktor nauk medycznych Wojciech Kolawa, specjalista ginekolog położnik, ale także specjalista ginekologii onkologicznej i dyrektora medycznego, również Fertility Partnership Macierzyństwo. I w tym momencie ciach, zapraszam, ale się już nagadałam. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry, witamy. Dzień dobry. Cieszę się, że się słyszymy. Dziś ważny i wciąż żywy temat, badania diagnostyczne niepłodności. Dla wielu z naszych oglądających widzów diagnostyka kojarzy się zapewne z pierwszymi podstawowymi badaniami. Warto jednak pamiętać, że bywa, no i wcale nie tak rzadko, że aby znaleźć przyczynę niepłodności trzeba wykonać nie tylko podstawową diagnostykę, ale i pogłębioną diagnostykę. No i właśnie o tym dziś Państwo zapewne też opowiecie, jak dobrze rozumiem. Tak, zgadza się, mamy krótką prezentację w ramach wstępu, zaraz ją zaprezentujemy, a później będziemy odpowiadać na wszystkie pytania. Dobra, szanowni Państwo, moje drogie koleżanki i czasami koledzy, widzę, że zadają pytanie. To tak, ja jak zawsze, no widzę, że już pytania schodzą, ja jak zawsze idę na zaplecze, więc serdeczna prośba, żeby podnieść swoją prezentację przez share screen. Tak. Ponownie share screen. Tak. Cały ekran. Podświetlić ten cały ekran, żeby na niebiesko. I udostępnij. Dobrze. I chyba już mamy. I jest. I proszę podnieść prezentację. I proszę ją zrobić właśnie w pokazie slajdów. Super. Ja uciekam na zaplecze. Będę Państwa cały czas widzieć i słyszeć. I oddaję Państwu głos w takim razie. Dobrze. To serdecznie wszystkich witamy po drugiej stronie ekranu. Cieszymy się, że tutaj możemy dzisiaj z Państwem być. Ja tak w ramach wstępu chciałabym powiedzieć właśnie o badaniach, tych, które wykonujemy na początku procesu diagnozowania płodności, niepłodności. Wszyscy doskonale wiemy, że tak naprawdę
Niepłodność to jest problem par i uzyskane wyniki badań zawsze muszą być analizowane właśnie w aspekcie danego związku. I to badania kobiety i badania mężczyzny. Te badania można podzielić tak prosto na badania podstawowe, które w momencie, jeśli są nieprawidłowe, mogą wymagać poszerzenia o dodatkowe badania. W diagnostyce pacjentki tak naprawdę nam, lekarzom zajmującym się problemem płodności, dużo mówi już sam wywiad zebrany z pacjentką. To, czy cykle są, czy miesiączki są regularne, świadczy o tym, że w większości przypadków, w większości cykli tak naprawdę one też będą cyklami owulacyjnymi. Do oceny jajeczkowania można wykorzystać kilka metod, ale właściwie takie najbardziej rekomendowane są dwie, mianowicie badanie ultrasonograficzne i ocena stężeń progesteronu. I tu, jeśli chodzi o badanie ultrasonograficzne, my dzięki temu badaniu jesteśmy w stanie prześledzić cały proces wzrastania pęcherzyka aż do momentu, kiedy on osiągnie wielkość pęcherzyka, dominującego pęcherzyka grafa, czyli takiego, który ma średnicę około 20 mm. Potem pojawia się ciałko żółte, które też w tym badaniu ultrasonograficznym może zostać zobrazowane. Ono charakteryzuje się takim bogatym unaczynieniem. Dodatkowo może być obecny płyn w zatoce Douglasa. Samo badanie ultrasonograficzne też wykorzystywane jest do oceny endometrium jako takiego dodatkowego elementu świadczącego o cyklu owulacyjnym. My wiemy, że to endometrium zmienia się w tej pierwszej fazie cyklu, wygląda inaczej, inaczej wygląda w drugiej fazie cyklu po owulacji. Myślę, że tylko warto wspomnieć, że, bo to jest obce słowo, endometrium, że błona śluzowa macicy, tak, która wyściela wnętrze macicy i tam, gdzie zamieszcza się ciało. Zarodek, tak. No a jeśli chodzi o oznaczanie stężeń progesteronu, to tak przy takich cyklach regularnych to właściwie 21, 23 dzień cyklu. Jeśli cykle są nieregularne na przykład albo wydłużone, tak, powiedzmy wynoszące te 35 dni, no to wtedy 7 dni przed spodziewaną miesiączką można taki progesteron oznaczać. I przyjmuje się taką wartość, że właściwie te 5 nanogramów na mililitr to jest takie stężenie progesteronu, które mówi nam o zaistniałej owulacji. No i są jeszcze inne badania. Można między innymi sprawdzać poziom hormonu przysadkowego, luteotropiny w moczu, badać, czy występuje pik LH. On bezpośrednio poprzedza owulacją 12 godzin. No, rozpoczyna się w różnym okresie, może mieć różny charakter to wzrastanie LH i takie badanie też może zostać wykonane z krwi tak naprawdę, ale jest dosyć uciążliwe, więc te badania właściwie nie są rekomendowane. To znaczy tak, żeby ocenić ten pik LH, czyli tego hormonu, który jak gdyby inicjuje jajeczkowanie bezpośrednio. Jest ważny, jest wykorzystywany w testach też owulacyjnych. Trzeba pamiętać o tym, że ten pik może być bardzo krótki. Albo może być rozciągnięty w czasie, on może mieć też taki charakter dwufazowy, może mieć taki charakter plateau, także wzrośnie, potem długo się ciągnie. I stąd się biorą też kłopoty diagnostyczne, czyli jeżeli ktoś na przykład korzysta z testów, to czasem mówi, no nie było. Nie było. Nie było, nie było owulacji, a tymczasem wszystko jest okej, okay, prawda? Wystąpiła prawidłowo miesiączka, albo na przykład zaszła w ciąży. Tak, a test kłamał. A test kłamał. No test nie kłamał, tylko czasami trzeba to jest po prostu, gdybyśmy chcieli być bardzo precyzyjni, u niektórych kobiet trzeba było robić ten test dwa razy dziennie, tak, żeby on naprawdę nie miał szansę wykryć w każdej sytuacji ten. Tak, ale to już jak mówimy o oznaczaniu kilka razy w ciągu dnia, to właściwie też powinniśmy wspomnieć, że progesteron jest wydzielany w taki sposób, że też możemy w pewnym momencie trafić na jego poziom niższy, oznaczając za kilka godzin, za 8 godzin możemy wykryć ten poziom wyższy, już adekwatny i oznaczający zaistniałą owulację i zabezpieczający tak naprawdę tą wczesną ciążę. Żeby doszło do ciąży, to tak naprawdę no, musi być komórka jajowa, muszą być sprawne jajowody, sprawne endometrium, oczywiście plemnik. I ta ocena jajowodów też okazuje się niejednokrotnie bardzo istotna i tutaj jest taka klasyczna metoda histerosalpingografii, która wykorzystuje podanie barwnika zawierającego jod, który przechodzi do jamy macicy, następnie przez jajowody i dostaje się do
do miednicy mniejszej. W trakcie tego badania wykonywane są seryjnie zdjęcia radiologiczne. Po co to badanie robimy? Albo u kogo może? Robimy to badanie u pacjentek, które już są po jakichś interwencjach chirurgicznych w obrębie miednicy mniejszej i obawiamy się o wzrosty. Robimy to badanie u pacjentek, u których podejrzewamy endometriozę na przykład. Wiemy, że jest stwierdzona, a ona też niestety jako taki stan, przewlekły stan zapalny w miednicy mniejszej może indukować powstawanie wzrostów. Po zapaleniach przydatków, tak, po właśnie po stanach zapalnych, mykoplazmy, chlamydie przede wszystkim, tak. To o tym też musimy pamiętać. I poza tym, co możemy wykryć w tym badaniu? No możemy zobaczyć, jak wygląda kształt jamy macicy, czy są tam jakieś nieprawidłowości, możemy podejrzewać polipy, tak, możemy zobaczyć, czy nie ma tam jakiejś przegrody na przykład. Wad wrodzonych, tak. No ale to badanie nie jest takie zbytnio przyjemne dla pacjentki, dlatego niejednokrotnie wykorzystuje się badania, gdzie zamiast tej skopii rentgenowskiej wykorzystywany jest właśnie aparat ultrasonograficzny. I tutaj zamiast środka kontrastowego zawierającego jod używane są pianki, żele. Bardzo dobry obraz uzyskujemy i też tą drożność jajowodów można potwierdzić. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy wątpliwości co do drożności jajowodów, musimy pójść krok dalej i tak naprawdę tym dalszym krokiem jest właśnie zabieg już laparoskopii, czyli mówiąc tak prosto, zabieg, kiedy zakładamy kamerę do brzucha, a przez boczne wejścia wchodzimy narzędziami, którymi możemy w tym brzuchu operować. Jeśli z kolei... Jest to uznane za najdoskonalszą metodę oceny drożności. Dokładnie, bo też można podać barwnik, tak samo jak przy histerosalpingografii, barwnik podawany jest i przez pochwę, przechodzi przez jamę macicy do jajowodów, wypływa sobie z tych jajowodów, pomiędzy strzępek jajowodu, a my to w kamerze wszystko... Czasami pacjenci pytają, jak to jest i dlaczego się stopniuje te badania, to tylko chcę powiedzieć jedną rzecz, która dla medyków jest taka bardzo jasna, że mówimy, że te badania drożności jajowodów typu HSG, a zwłaszcza badania ultrasonograficzne, mają bardzo wysoką specyficzność, bardzo wysoką czułość, natomiast niską specyficzność. Co to znaczy w praktyce? W praktyce to znaczy tyle, że jeśli stwierdzimy, że jajowody są drożne, to na pewno są drożne. Tak? Natomiast jeżeli nie stwierdzimy drożności jajowodów, to do końca nie jesteśmy pewni, czy one są niedrożne, czy jest to wada samego badania jako takiego. I dlatego właśnie, jak jest ta niepewność, potrzebujemy dokładniejszego badania laparoskopowego. Jest to właśnie laparoskopowe. Natomiast jeżeli mamy pewne wątpliwości co do jamy macicy, to tutaj tym następnym krokiem będzie histeroskopia, czyli analogicznie badanie, gdzie kamera znajduje się wewnątrz jamy macicy i możemy dokładnie tą błonę śluzową macicy oglądnąć, jak i również usunąć stwierdzone nieprawidłowości, polipy, przegrody, tak, mięśniaki podśluzówkowe również mogą być tą metodą usunięte. Wraz z rozwojem ultrasonografii jeszcze warto wspomnieć o sonohisterografii, tak? Tak. Czyli możliwości oceny jamy macicy, mhm. czyli nie tylko jajowodowej jamy macicy z użyciem trójwymiarowego tak. badania tak. USG. Tak. Warto o tym pamiętać, bo na pewno część z pań mogła być poddana takim badaniom. Też są wartościowe, też dają tak. bardzo dużo informacji, czasami jeżeli chodzi o szczegółową ocenę nieprawidłowości anatomicznych, na przykład wad rozwojowych macicy, są dokładniejsze nawet niż histeroskopia. Przy tym o leczeniu operacyjnym, na co zwracamy bardzo uwagę, na to, żeby w jak najmniejszym stopniu uszkodzić jajniki, bowiem są one dla nas rezerwą, prawda, naszych pęcherzyków, o których zaraz jeszcze będę wspominać. Także wszystkie zabiegi muszą być wykonywane ze szczególną starannością i muszą to być zabiegi maksymalnie oszczędzające tak naprawdę. Mówimy tu szczególnie o tych sytuacjach, kiedy są stwierdzane zmiany na jajnikach, na przykład torbiele, które trzeba usunąć, więc taki zabieg usuwania torbieli rzeczywiście może wpłynąć na sam jajnik, dlaczego o tym wspominamy, niby teoretycznie Państwa to nie dotyczy, tak? To dotyczy lekarzy, ale ja jako lekarz
który zajmuje się niepłodnością, ale jest też onkologiem, ma świadomość tego, że różni lekarze bardzo różnie podchodzą do wartościowania, gdzie kładą te punkty ciężkości i niektórzy wolą usunąć więcej, żeby było bezpieczniej, na niekorzyść z kolei rezerwy jajnikowej lub na odwrót. Wydaje się, że jest to bardzo istotne, żeby to ustalić, jakie są priorytety pacjenta przed operacją, żeby było wiadomo, co jest najważniejsze dla niektórych osób, jak myślę, że właśnie osób zgromadzonych dzisiaj, właśnie ta rezerwa jajnikowa jest tak naprawdę priorytetem, prawda? A nie to, żeby na przykład endometrioza nie nawróciła, prawda? Bo ważniejsze jest to, żeby zejść w ciążę, niż to, żeby prawda, w najbliższym nigdy... czasie nie mieć znowu endometriozy, tak? Dokładnie, bo jak tak. Wiemy, ona a czasami to ma znaczenie, duże znaczenie, jeżeli chodzi o rokowanie. Tak, i o dobrze, no i teraz jeszcze wracając tutaj do tej oceny ultrasonograficznej, bo mówiliśmy już o rezerwie jajnikowej, no nie sposób nie wspomnieć o liczbie pęcherzyków jamkowych, czyli tych takich malutkich pęcherzyków, tak zwanych pęcherzyków antralnych, małych, bo one mają między 2 a 10 mm i je powinniśmy tak naprawdę oglądać wcześniej, bo w trakcie miesiączki, mniej więcej około 3 dnia cyklu, i to one właśnie stanowią o tej rezerwie jajnikowej. Ale okazuje się, bo one teoretycznie zawierają oocyty, tak? Ale my wiemy, że ich liczba nie przekłada się bezpośrednio na szansę uzyskania ciąży, ale raczej koreluje tak naprawdę z reaktywnością jajnika, z podatnością na zastosowane ewentualnie leczenie. Jest jeden z elementów oceny właśnie tego, co nazywamy rezerwą jajnikową. I idziemy dalej. I tutaj, jak już jesteśmy przy ultrasonografii, też wspomniano właśnie endometrioza, bardzo częsty problem wśród naszych pacjentek. To jest właśnie schorzenie, kiedy ta błona śluzowa macicy, czyli ten element, który złuszcza się tak naprawdę w trakcie miesiączki, znajduje się poza swoim jedynym właściwym miejscem, poza macicą. I jeżeli stwierdzamy taki niski stopień zaawansowania endometriozy, to wiemy, że u pacjentek z dobrym rokowaniem tak właściwie możemy pacjentom wręcz zaproponować postawę wyczekującą, tak, że można czekać, można obserwować cykl, czekać lub wykonać, wykonać inseminację w cyklach stymulowanych powiedzmy maksymalnie do 3 prób. To do laparoskopii wspomnianej tutaj zdania są dosyć podzielone, bo jak okazuje się ten efekt z wykonanych 12, 25 nawet laparoskopii przekłada się tylko na mniej więcej jedną ciążę, czyli zbyt duże ryzyko, zbyt mało korzyści. Natomiast jeżeli mamy pacjentkę starszą lub młodszą, ale właśnie z niską rezerwą jajnikową, to tutaj właściwie no, też nie powinniśmy za bardzo proponować zabiegów inseminacji domacicznej, chyba że para ewidentnie nie akceptuje metody leczenia pod postacią zapłodnienia pozaustrojowego, ale pewnie jeśli jest to para po 38 roku życia, właściwie też in vitro jest taką metodą z wyboru. Ale oczywiście to postępowanie jest uzależnione od też oczekiwań danej pary, tak? I możliwości podjęcia danego leczenia. W przypadku bardziej zaawansowanej endometriozy, to tak naprawdę to leczenie operacyjne jest już wymagane, bo ono niejednokrotnie zmniejsza dolegliwości bólowe i przywraca stosunki anatomiczne w obrębie miednicy mniejszej. I tutaj też wiemy, że ani postępowanie wyczekujące, ani inseminacje wewnątrzmaciczne nie przynoszą, nie zwiększają szans na ciążę, także no, są to sytuacje, które wymagają już niestety, ale zapłodnienia pozaustrojowego. No i wracając jeszcze do badań hormonalnych, bo one się już tutaj kilkakrotnie nam przewinęły. My niejednokrotnie spotykamy się z pacjentami, którzy jeszcze nie mają tak naprawdę problemów z płodnością, ale przychodzą do nas, żeby tą swoją płodność ocenić, tak? Jeszcze zanim zaczną się tak naprawdę starać o potomka. I tak właściwie z tych badań takich bardzo podstawowych, to mnie się wydaje, że przede wszystkim rezerwa jajnikowa pod postacią AMH i ewentualnie FSH, czyli hormon trzysadkowy, folikulotropina oznaczana gdzieś pomiędzy 2. a 4. dniem cyklu. I to jako takie podstawowe, najbardziej podstawowe, wydaje mi się, że byłoby w zupełności wystarczalne. Zdecydowanie tak. To prawda, jesteśmy, mówimy teraz tylko o diagnostyce, tak. Ale tutaj myślę, że potrzebne jest też pewnego rodzaju, może nawet bym to ujął, ostrzeżenie, tak? Bo
bardzo wiele osób, o których wspomniałaś, że właśnie przychodzą jeszcze zanim się zaczną starać o ciążę w celu oceny płodności, tak naprawdę nie przychodzi po to, żeby ocenić płodność, tylko przychodzi z takim zamiarem, okej, jeśli mam dobrą płodność, to jeszcze poczekam. Tak. Pamiętajmy o tym, że jeśli oceniamy płodność, to oceniamy ją na tu i teraz. Tak? Jeżeli przychodzi do mnie kobieta, która chce oceniać płodność, ma 38 lat, mówię, okej, no to super, mam jeszcze bardzo dobre te parametry AMH, to ja jeszcze sobie zrobię to, tamto, jeszcze tak, jeszcze sobie, nie wiem, kupię mieszkanie, wyremontuję, cokolwiek tam zrobię, a potem będę zachodziła w ciążę. To jest oczywiście bardzo, bardzo błędne założenie i te badania absolutnie nie mogą do tego służyć. Nie można w ten sposób wykorzystywać tych badań, dlatego że bardzo gorzko możemy potem tego żałować, dlatego że wbrew pozorom wiek jest bardzo silnym parametrem. Bardzo silniejszym. Tak. Nie da się go oszukać. Tak, dokładnie. Silniejszym niż te wyniki badań, które jesteśmy w stanie ocenić. Przy czym też należy wspomnieć o tym, że tak naprawdę te wyniki badań hormonalnych, one nam nie mówią bezpośrednio o jakości, prawda, komórek jajowych. My się spodziewamy, że przy niższym AMH ta jakość będzie prawdopodobnie gorsza, a przy wyższym pewnie lepsza, ale u pacjentki 38-letniej nawet przy dobrym AMH, takim w granicach dobrego jak dla wieku, ta jakość komórek na pewno będzie gorsza. No i co jeszcze można z tych badań hormonalnych wykonać? Tak standardowo między tym drugim, czwartym dniem cyklu jeszcze można pokusić się właśnie o hormon luteinizujący. Warto określić tutaj stan tarczycy, czyli i hormon przysadkowy, który steruje tarczycą, same hormony tarczycy, ewentualnie przeciwciała przeciwtarczycowe, androgeny, ewentualnie prolaktyna, ale tak naprawdę ta cała ocena uzależniona jest od tego, co nam pacjentka zgłasza. Bo jeśli są jakieś dodatkowe problemy, jakiś problem pod postacią chociażby hirsutyzmu, nieprawidłowego, nadmiernego owłosienia o typie męskim, tak? Czy właśnie zaburzenia miesiączkowania, nieregularne cykle, no to wtedy te badania można odpowiednio dostosować, a niekoniecznie zlecać wszystkie naraz. No i tutaj znowu wracając do tej rezerwy jajnikowej, dosłownie kilka zdań na temat takiej sytuacji, kiedy bardzo wcześnie, bo przed 40 rokiem życia dochodzi do utraty czynności jajnika, to nazywamy wczesną niewydolnością jajników. To jest sytuacja, która w znacznej mierze przypadków jest warunkowana genetycznie. Ewentualnie jakieś procesy autoimmunologiczne mogą tutaj też być przyczyną przedwczesnej niewydolności jajników, ale okazuje się, że niejednokrotnie ta przedwczesna niewydolność jajnika jest niestety generowana poprzez nasze działania chirurgiczne, właśnie zmniejszenia tej rezerwy jajnikowej w wyniku utraty części tkanki jajnika, lub też u pacjentek z chorobami nowotworowymi, kiedy poddawane są chemią, radioterapii, prawda? Zdarzają się też przypadki niewytłumaczalne, czyli takie, kiedy całkiem ostatnio, w zeszłym tygodniu była u mnie pani, która w wieku 32 lat miała poziom AMH w zasadzie uniemożliwiający zajście w ciążę. Była oczywiście niesamowicie przejęta całą tą sytuacją, bo musicie Państwo wiedzieć, że to jest coś, czego nie potrafimy naprawić. Tak? Nie możemy odtworzyć komórek jajowych, których już nie ma. Jedna z jej konkluzji była taka, że moja mama mnie urodziła, jak miała 38 lat. A ja jestem młodsza. A jestem o wiele młodsza i już nie mogę zajść w ciążę, prawda? Więc też pomimo tego, że rzeczywiście są pewne uwarunkowania rodzinne, to trzeba pamiętać o tym, one nie są stuprocentowe. Dokładnie. Także musimy pamiętać, że coś takiego występuje, tak, i może się zdarzyć. Jest to rzadkie, ale jednak mamy z tym do czynienia. I właśnie to, o czym wspomniałeś, tak, przypadki niewyjaśnione. Jest też taka sytuacja, kiedy mimo wykonania przeróżnych badań do ciąży nie dochodzi. To jest problem, który może dotyczyć nawet 1/4, 1/3 naszych pacjentów. I tak naprawdę wydaje się, że wynika z ułomności diagnostycznych. My po prostu nie potrafimy, nie wiemy, co i jak zbadać. Takie przypadki niestety też się zdarzają. Żeby to wytłumaczenie tego oczywiście nie jest trudne, tak? My zdajemy sobie z tego sprawę,
I myślę, że Państwo też powinniście sobie zdawać z tego sprawę. Mianowicie cały proces zachodzenia w ciąży jest bardzo skomplikowany. Jest niesamowicie skomplikowany. To mogą być zmiany jakieś molekularne na etapie komórkowym. Czyli kwestia budowy nawet pojedynczego białka, pojedynczego enzymu, czegoś, o czym nie wiemy, dyskretne zmiany genowe, do których nie możemy mieć dostępu. Tak? Cała masa różnego rodzaju uwarunkowań, aż po uwarunkowania społeczne, prawda, które też wpływają na to, na cały ten proces. To wszystko musi idealnie, tak jak zamek błyskawiczny, wejść na swoje miejsce, żeby była ciąża. Tak? To, co my badamy w leczeniu niepłodności, to są rzeczy, które są bardzo dobrze skategoryzowane, czyli oczywiście to jest tak, że nie możemy badać znacznie więcej, tak? Nie musimy badać tego wierzchołka góry lodowej, tylko że to badanie nie zmieni szansy na zajście w ciążę. Dlatego też badamy tylko to co ma kluczowe znaczenie. To ma kluczowe znaczenie i to jest udowodnione. Tak. Czyli innymi słowy, to też myślę, że to jest bardzo istotne, żeby to rozumieć. Współczesne leczenie niepłodności to nie jest leczenie, czy diagnostyka niepłodności, no bo to ze sobą się wiąże, to nie jest taka diagnostyka, żeby znaleźć przyczynę i ją wyleczyć, tak? Bo dawniej tak robiono, prawda, przed erą in vitro i skuteczność takiego postępowania w zasadzie jest zerowa, tak? Czyli osoby, które się leczą i te, które się nie leczą, mają dokładnie taką samą szansę na zajście w ciążę. W związku z tym aktualnie postępujemy zupełnie inaczej. Szukamy tych rzeczy, które rzeczywiście mają znaczenie, bo w przypadku, jak nie potrafimy ich rozpoznać, staramy się wdrożyć działania, nawet nie wiedząc, co jest konkretną przyczyną niepłodności, wdrożyć takie działania, które zwiększają szanse na zajście w ciąży. I tego typu postępowanie daje znacznie większą skuteczność i trwa też krócej, prawda? Czyli ta diagnostyka nie trwa 10 lat. 10 lat, dokładnie, jak to tylko rok na przykład, prawda? Czy kilka miesięcy. Dobrze, i przejdźmy dalej, bo nie sposób byłoby mówić o diagnostyce niepłodności bez badania nasienia, które na stałe wpisało się w kanon tego postępowania diagnostycznego. Jeśli chodzi o badanie nasienia, o czym trzeba pamiętać? O okresie abstynencji seksualnej, wstrzemięźliwości płciowej, żeby to badanie było wykonane mniej więcej po 3-5 dniach bez współżycia. Więcej nie znaczy lepiej, wyniki wcale badania nie będą lepsze, jeśli ten okres się wydłuży, ani nie będą z kolei też mocno pogorszone, jeśli go skrócimy. Ważne jest to, żeby badanie było wykonywane w laboratorium andrologicznym, takim posiadającym certyfikat i faktycznie potrafiącym badanie wykonać i ocenić poszczególne parametry. Jeśli pacjent nie jest w stanie oddać nasienia w laboratorium, to musi je szybko dostarczyć, tak najlepiej w ciągu 20-30 minut, bo to badanie powinno być szybko wykonane ze względu na czas upłynienia nasienia. I ten transport też powinien być w odpowiednich warunkach, temperatura zapewniona, najlepiej temperatura ciała tak naprawdę, nie mniej niż 20 i powiedzmy nie więcej niż 37 stopni Celsjusza. I samo badanie nasienia składa się jakby z kilku elementów. Pierwsza część to jest ta ocena makroskopowa, gdzie już po tych parametrach my mamy sugestie mogących istnieć tutaj nieprawidłowości w obrębie męskiego układu rozrodczego. Jest też ocena mikroskopowa i tu z tych parametrów tak naprawdę wydaje się, że najbardziej mają wpływ ruchliwość, pogarszająca się ruchliwość, pogarszająca się morfologia, pogarszająca się liczba plemników i ich żywotność wiążą się jakby z największym ryzykiem niepłodności. Co do jakby ilości plemników, to tu przyjmuje się, że jak jest ich powyżej 20 milionów, a ruchliwość całkowita gdzieś powyżej 30, przy morfologii przynajmniej 5, to są takie parametry, które dobrze rokują, jeśli chodzi o ciążę. O morfologii jeszcze chciałabym wspomnieć, bo tutaj no, niejednokrotnie spotykamy się z takimi wynikami, że ta morfologia jest słaba, że wynik jest poniżej granicy 4%. Morfologia, czyli budowa. Budowa plemnika, tak. No ale wiemy też, że nawet przy takich nieprawidłowych parametrach, nawet w sposób naturalny, udaje się takim parom zajść w ciążę, spłodzić potomstwo. Natomiast są też takie sytuacje, stwierdzane już w szczegółowym badaniu andrologicznym, kiedy ten plemnik jest nieprawidłowy, na przykład taka globozoospermia, tak? Kiedy on ma dużą główkę
kiedy on, to jest z kolei makrozoospermia, kiedy on ma liczne witki i wiemy, że prawdopodobnie ma nieprawidłową ilość materiału genetycznego, no to są sytuacje, kiedy nawet przy zastosowaniu technik zapłodnienia pozaustrojowego z użyciem techniki ICSI, czyli podania tego plemnika tak naprawdę już do środka komórki jajowej, to też wiąże się z dużym odsetkiem niepowodzeń. Jeśli te badania, takie podstawowe, są nieprawidłowe, to można tą diagnostykę u mężczyzn jeszcze poszerzyć. I to tak naprawdę najczęściej poszerzamy. Poszerzamy o ocenę chromatyny plemnika, czyli materiału genetycznego plemnika, bo wiemy, że jak ten materiał jest nieprawidłowy, to on często jest taki, można by było powiedzieć, poszatkowany. I w tym badaniu on łatwiej, ta nić DNA, czyli materiał genetyczny plemnika, on łatwiej denaturuje właśnie, jak jest nieprawidłowy. I ocenia się tutaj taki odsetek właśnie fragmentacji tego DNA i wiemy, że już powyżej 20% fragmentacji to jest wynik nieprawidłowy. Powyżej 40% niejednokrotnie w ogóle się nie udaje pacjentom zajść w ciąży lub są częstsze poronienia. Z takich dodatkowych badań to też ocena potencjału oksydacyjno-redukcyjnego, czyli tak naprawdę równowaga pomiędzy czynnikami, które utleniają, redukują, czyli tak zwane wolne rodniki, stres oksydacyjny, coś, co wpływa szkodliwie na plemniki. Jest też te związania z hialuronianem. Hialuronian to jest taka substancja, która jest obecna w komórce jajowej, w komórkach wieńca promienistego. I jeżeli ten plemnik potrafi w warunkach laboratoryjnych związać się z hialuronianem, to znaczy, że on potrafi również w warunkach naturalnych związać się z komórką jajową i jakby przeprowadzić do końca proces zapłodnienia. Są też badania, które oceniają substancje wydzielane przez kluczoły dodatkowe i to może być właśnie alfa-glukozydaza, cynk, kwas cytrynowy, fruktoza produkowana przez pęcherzyki nasienne, które z kolei zostają pod kontrolą testosteronu. No i są jeszcze przeciwciała przeciwplemnikowe, o których też słów kilka. Kiedy one się pojawiają? One pojawiają się wtedy, kiedy dojdzie do przerwania bariery pomiędzy krwią a jądrem albo krwią i najądrzami, bo generalnie ani jądra, ani najądrza nie powinny mieć kontaktu z innymi antygenami. Te przeciwciała mogą być w plazmie nasienia, one się też mogą we krwi tak naprawdę pojawić. I tutaj podobnie jak morfologia, jeśli one są obecne, to my będziemy wiedzieli, że część badań nasienia wyjdzie nam nieprawidłowa, obniżona będzie ruchliwość plemnika, ale to też nie przeświadcza o fakcie, że w sposób naturalny przy obecności tych przeciwciał przeciwplemnikowych w parze nie uda się spłodzić potomstwa. Także no, jest to też taki temat dosyć kontrowersyjny niejednokrotnie, ale wiemy, że mimo, że te przeciwciała są, to wyniki niejednokrotnie nas zaskakują. Już trzeba pamiętać, że jeśli jest bardzo duża ilość przeciwciał, ponad 70% plemników jest związane z przeciwciałami. No to niestety szanse są mniejsze. Szanse są realnie naprawdę małe i w zasadzie nie podejmujemy albo nie powinno się podejmować leczenia tych przeciwciał, dlatego że leczenie jest bardzo obciążające dla mężczyzny w tym wypadku, natomiast skuteczność jest niska, więc tutaj też nie to jest drogą postępowania, czyli nie leczymy samego problemu, tylko wykonujemy zapłodnienie pozaustrojowe z podaniem plemnika do komórki jajowej. W ten sposób możemy obejść ten problem, który się wiąże z tym, że plemnik sam w sobie nie jest zdolny do tego, żeby się dostać w pobliże komórki jajowej i żeby wniknąć do komórki jajowej. Ze względu na to, że jest oblepiony tymi właśnie przeciwciałami. Dokładnie. No to myślę, że to chyba by było tyle tytułem przedługiego wstępu. Trochę dłużej niż planowaliśmy. Zdecydowanie dłużej. Okej, czyli tutaj chyba muszę nacisnąć to, tak? Zatrzymaj. Dobrze, ja już też wracam, włączyłam już mikrofon. Dobrze, powiem, że oczywiście nie było mnie słychać. Tak, czy... Słyszymy się? Tak, słyszymy tak, się. Słyszymy się też. Dobra, no to dobra, to teraz lecimy z pytaniami, bo tych pytań się cały czas wysypywało dość dużo, a mamy jeszcze pytania, które po prostu zbieraliśmy wcześniej, więc musimy chociaż troszeczkę stąd, żeby to wszystko jakoś pogodzić. Mam nadzieję, że nam się uda.
No dobra, to może zaczniemy pierwsze pytania, a takie na, może co? Może takie na rozgrzewkę sobie wezmę jakieś pytanie z naszej kawiarenki, ale takie pytanie, które wpadło dzisiaj, w dniu dzisiejszym, oczywiście pokażę je na monitorze. I już na rozgrzewkę coś takiego damy. Ciach, ciach, gdzie ono mi się zaplątało. No, takie tematyczne, coś, co teraz się dzieje. Jaki wpływ na nasienie może mieć jednodniowa gorączka i tydzień złego samopoczucia po drugiej dawce szczepienia? Ile powinno się odczekać do kolejnego badania nasienia? Gorączka rzeczywiście bardzo mocno wpływa, może wpłynąć na jakość nasienia w badaniu, więc generalnie jest to przeciwwskazanie do badania nasienia, tak? Czyli bezpośrednio po gorączce nie ma sensu. Natomiast wydaje się, że wystarczy odczekać około 2 tygodnie od tego momentu, kiedy doszło do takiego wzrostu temperatury i wynik już powinien być miarodajny. To tak, tylko jednodniowa gorączka, prawda? Dokładnie tak. Tak jest. Sama szczepionka, nie mamy doniesień, żeby mogła wpływać negatywnie na jakość nasienia. No dobra, to teraz ciach. Pytanko z naszej karteczki. Ja je przeczytam do połowy, dobrze, bo tam jest mnóstwo ilości badań. Mam 25 lat, za mną 2 ciąże, styczeń 2020, pozamaciczna, zatrzymana w 6 tygodniu i poroniona samoistnie oraz sierpień 2020, puste jajo w 11 tygodniu ciąży, zatrzymany w 5-6 tygodniu ciąży. Obie po 1-2 cyklach naturalnych starań bez stymulacji owulacji. Obecnie wykryta trombofilia wrodzona, u mnie mutacja VR2 hetero, no i tu jest cała litania, więc nie będę tego czytać. W kwietniu genetyk. Czy diagnozować dalej, a jeśli tak, to w jakim kierunku? Czy próbować kolejny raz, ale już z heparyną, witaminami metylowanymi i pod kontrolą hematologa? No ja myślę, że jeżeli nie było żadnych badań w kierunku zespołu antyfosfolipidowego, to na pewno też by się przydały, tak? Na pewno. Zakładam, że były. Jeśli ktoś zrobił trombofilię, to pewnie zrobił całą parę. Pewnie tak. Ja myślę, że tak, konsultacja genetyczna na pewno, bo może tutaj jeszcze dodatkowe jakieś rzeczy pojawią się, które umknęły w dotychczasowej diagnostyce tak naprawdę i może coś jeszcze warto będzie zbadać. No i mamy tutaj nagromadzenie tak naprawdę tych nieprawidłowości, niestety, bo to nie jest jedna. Co do mutacji MTHFR, no to my wiemy, że wiele osób spośród nas ma tę mutację i jest to dosyć powszechne, ale jednak ma, i pewnie tutaj to nie jest dokładnie opisane, ale pewnie ten polimorfizm PAI no jest taki, który może nasilać problemy pod postacią utrzymania ciąży, takie wczesne poronienia, bo to świadczy o nieprawidłowościach w obrębie układu żylnego, tak, drobnych naczyń tak naprawdę. Dodatkowo sam PAI też nasila czy zwiększa ryzyko wystąpienia pewnych wad. No i też mamy doniesienia, że tak naprawdę wiąże się i z gorszą jakością oocytu, z gorszą jakością zarodków, tak? Także wydaje mi się, że ta genetyka tak. Pani co prawda z tego, co jest, co nam podała, nie ma problemów z zachodzeniem ciąży, tylko z jej utrzymaniem. Tylko ma problem z utrzymaniem ciąży. Jeżeli chodzi o mutacje heterozygotyczne, które pani ma, czyli rozumiem, że to jest czynnik van Leyden, prawdopodobnie, tak, i mutacja genu protrombiny, one też nie mają wpływu, jeżeli chodzi o zachodzenie w ciąży. Są też mutacjami mniejszego ryzyka właśnie z tego powodu, że jeden chromosom zawiera prawidłowo gen, ale tym niemniej jednak zwykle, zwłaszcza pod koniec ciąży, w okresie rozwiązania jest większe ryzyko zakrzepicy, więc wymagana jest profilaktyka przeciwzakrzepowa. Także tutaj pomimo tego, że tak to wygląda niepokojąco w tych badaniach, to zwykle większość osób z tymi nieprawidłowościami ostatecznie udaje się zajść w ciążę, donosić i urodzić zdrowe dziecko, więc tutaj myślę, że... Ta heparyna, myślę, że tak. Na pewno witamina B12, witamina B6 i foliany aktywne.
Jak najbardziej tak. No bo tutaj tak naprawdę mamy spośród tych takich nieprawidłowości związanych z trombofilią, no to powiedzmy jest około 10 takich najważniejszych i wystarczą 3, żeby to ryzyko już gdzieś tam rosło, prawda? No jest ta postać homozygotyczna, także no na pewno pani będzie wymagała z takiej zwiększonej uwagi przy zachodzeniu w ciąży i we wczesnej ciąży zdecydowanie, tak? I ale proszę patrzeć optymistycznie, tak? No dobra, będę naprzemiennie z pytaniami, które mi się pokazują w komentarzach, będę zamieniać, więc ciach, teraz jest pytanie od Elżbiety, czy TSH na poziomie 2,09 jest dużym problemem przy próbach zajściem w ciążę? Nie, to jest jak najbardziej wynik prawidłowy przy regularnych miesiączkach. Zdecydowanie tak. Dla wyjaśnienia, to TSH jest oczywiście takim badaniem markerowym dla przesiewowym, dla wydolności tarczycy, a norma jest do 4. W przypadku kobiet, które się starają o ciążę i są w ciąży, dążymy do tego, żeby było w okolicach 2 lub nieco poniżej 2. I nie z powodu możliwości zajścia w ciążę, ponieważ poniżej 4 wszyscy generalnie zachodzą bez problemów, tylko wpływa to na inteligencję dziecka. W związku z tym dlatego też dążymy do tego, żeby ta wartość była rzeczywiście 2 lub nieco poniżej 2. 2,09 jest prawidłowa. Dobra, biorę kolejne pytanko z karteczki. Jest to bardzo długie pytanie, więc ja też dotrę tylko do połowy. Witam od 3 lat starania z mężem. Czerwiec 2020, biochemiczna ciąża, następne badanie w klinice leczenia niepłodności. Pierwsze z nich to TSH ponad 3, prolaktyna o 100% za dużo, więcej tyro, oksytocynek są już ze mną. Po miesiącu przyjmowania leków TSH około 1, prolaktyna w normie. W tej samej klinice rozpoczęłam leczenie. No i tu jest cały opis tego leczenia. Dlaczego nie udaje się zajść w ciążę? Takie jest pytanie. No i proszę o odpowiedź. Okej. Tak, tak. Staram się powiększyć sobie tekst. Aha, tekst, tak, właśnie powiększamy. Czekaj. Też jesteś wzrokowcem. Tak, ja zdecydowanie jestem wzrokowcem. No tak, bo tutaj widzimy u pani, że ciąża była ciążą biochemiczną. TSH no ponad 3, ale powiedzmy, nie jest to jakiś dramat. Prolaktyna dobrze, leki włączone, wszystko się unormowało. Był Clostil Budget, tak, tabletki od 3 miesięcy. Rozumiem, że to była na razie pierwsza inseminacja pacjentki i planowane kolejne i ustalone, że po 3 do leczenia in vitro. No i jakby ta koncepcja w wielu przypadkach jest taka rozsądna, żeby nie przeciągać zbyt bardzo z ilością wykonywanych inseminacji wewnątrzmacicznych, bo my wiemy, że jeśli inseminacja ma przynieść skutek, to tak naprawdę gdzieś no, rośnie to wszystko tak, wzrasta ta skuteczność, po kilku cyklach osiąga plateau i nie jesteśmy w stanie tej skuteczności już zwiększyć. Także te 3 inseminacje to jest jak najbardziej tak. Znaczy też, żeby uczciwie też podejść w stosunku do pani, ponieważ pani tutaj uznała, powiedziała, napisała, że należy jest prawidłowo i zbadani nasienie. No niestety pokazało się sporo analiz dotyczących takich sytuacji klinicznych, które jak gdyby pokazują, że prawdopodobnie stosowane to leczenie wcześniejsze, czyli polegające na stosowaniu inseminacji, nie jest po prostu skuteczne. Nie jest skuteczne i wręcz można zarzucić tego typu leczenie. W wielu krajach na świecie, gdzie leczenie niepłodności jest refundowane, to Towarzystwo Ubezpieczenia nie refundują tej części leczenia, uznając je za nieskuteczne i rekomendują od razu wykonywanie zapłodnienia pozaustrojowego. Jeżeli mamy ponad 3 lata niepłodności, nasienie jest prawidłowe, u kobiet nie ma problemu z jajeczkowaniem, to znaczy, że inseminacja nie jest w stanie obejść tego problemu, który powoduje niepłodność u danej pary. Więc oczywiście, że może pani kontynuować tę inseminację, bo szacujemy, że każda z nich daje 10-11% szansy na ciążę, nie więcej,
nie więcej dokładnie. Naturalnie jest 18, jeśli jest... Przy super zdrowych ludziach, dobrych warunkach. I niewielkich obniżeniach parametrów nasienia. Natomiast w przypadku prawidłowego nasienia paradoksalnie ta skuteczność jest mniejsza, bo niepłodność jest prawdopodobnie związana z jeszcze z innymi czynnikami, których nie mamy. Także tak naprawdę jest to wskazanie do zapłodnienia pozaustrojowego. Dobra. Pytanko następne od Kasi. Pytanie, w którym dniu cyklu zrobić badanie progesteronu? Mam nieregularne cykle, zazwyczaj między 22 a 28 dniem i przedwczesne wykasanie czynności jajników. No właśnie, czyli to jest problem, który poruszaliśmy, bo prawdopodobnie problemem nie jest tutaj sam progesteron, który może być od razu obniżony, tak? Tylko to schorzenie zasadnicze, przedwczesne wygasanie czynności jajników, gdzie tutaj ta czynność jajnika jest wyjątkowo słaba i tak naprawdę w ogóle może nie dochodzić do owulacji, nie ma prawidłowej komórki jajowej. Ale żeby konkretnie odpowiedzieć Pani na pytanie, bo rozumiem, że to Pani wie. No to, jeżeli cykle są takie ładne, a nieregularne cykle, 22-28, no to tak 7 dni od tego 28-dniowego, 22 minus 7, albo posiłkować się badaniami ultrasonograficznymi, tak? W praktyce, jeżeli są cykle 22-dniowe i 28-dniowe, to trzeba założyć, że prawdopodobnie niektóre z tych cykli są nieowulacyjne, w związku z tym być może jedno badanie nie wystarczy. A na pewno pierwsze badanie przed 18 dniem cyklu jest bez sensu, nawet w przypadku krótkich cykli. Tak. Więc po 18 dniu cyklu, tak w Pani przypadku chyba do 22 maksymalnie. Myślę, że maksymalnie, tak, jeśli te 28 dni wzięlibyśmy pod uwagę. No to dobra, lecimy z karteczki z naszej kawiarenki. Pytanko, mam 30 lat i jestem na początku diagnozowania niepłodności. Od właściwie 3 lat stosunki bez zabezpieczenia. Problemem jest to, że mąż pracuje w delegacji i nie zawsze jest możliwość regularnego współżycia. Są cykle, w których te starania są rzeczywiście intensywniejsze, a są też takie, w których nie jest to możliwe. Mówi się, że po roku starań warto rozpocząć diagnostykę. Natomiast jak ma się do tego, jak ma się to do braku możliwości regularnych i intensywnych starań? To jest zawsze bardzo duże wyzwanie, również dla nas. I ten logistyczne, tak? Dokładnie tak, dlatego że zdarzają się osoby, zdarzają się pary, które właśnie są w rozjazdach, spotykają się raz na jakiś czas i nawet jeśli jest odpowiednia ilość tych stosunków, bo są to na przykład nie wiem, raz na 2 tygodnie spotkania, to one i tak nie są rozłożone w miarę równo w cyklu, tylko nieregularnie, co oczywiście musi wpływać na szanse zajścia w ciążę. Więc tutaj na pewno bardzo wnikliwie się trzeba temu przyjrzeć i zobaczyć, czy w trakcie tych 3 lat można by powiedzieć, że czy 1/3 cykli, w których można było zajść w ciążę, mogła być taka, w których doszło do współżycia w odpowiednich parze. Czyli byś to chodziło jakby na ten rok, tak? Dokładnie. Czy jest ten rok, czy nie ma tego roku regularnego współżycia? Sądzę, że pomimo tego, co Pani napisała, to jednak 3 lata to jest długi okres czasu, w związku z tym pewnie ten rok się uzbiera, tak? Czyli musimy założyć, że są jakieś czynniki, które utrudniają Państwu zajścia w ciążę i jak najbardziej warto rozpocząć diagnostykę i być może trzeba będzie rozważyć po tej diagnostyce jakieś dalsze opcje. Postępowanie. Tak? Także tu rzeczywiście trzeba wnikliwie bardzo indywidualnie w takiej sytuacji postępować. No i kolejne pytanie. Pytanie tym razem od Beaty. Witam, 2 poronienia na wczesnym etapie, około 5 tydzień. Mąż, fragmentacja DNA plemników. I tu są podane właśnie liczby. Czy to się leczy, żeby poprawić parametry nasienia? Jaka jest szansa na naturalną ciążę? Ja rozumiem, że tutaj ta fragmentacja to jest te 39% nieprawidłowych, tak? Także tu wiemy, że to jest zły wynik. On źle rokuje, ale też nie przekreśla jakby szans. Czy to się leczy? No, leczy się trudno, bo leczenie takie, które można tak naprawdę pacjentom zaproponować, to są wysokie dawki antyoksydantów, tak? Suplementy przygotowane specjalnie dla panów.
ale tutaj prawdopodobnie pan, zakładam, że cała reszta parametrów nasienia jest na tyle prawidłowa, ale nie ma żadnych innych problemów ze zwodem, z wytryskiem i prawdopodobnie hormonalnie też jest wszystko u pana w porządku, więc jakby nie ma dalej co badać, tak? No, a takie wysokie dawki antyoksydantów można zastosować. A co, to jest też kolejne, te pytania bardzo mi się podobają, bo pokazują takie życiowe, realne wyzwania, które są. I tutaj to, co mogę pani podpowiedzieć, to tyle, że ta, tego typu sytuacja jest na tyle złożona, że trzeba uwzględnić wszystkie pozostałe parametry, prawda, czyli do, począwszy od tego, ile macie państwo lat, prawda, jak długo staracie się o ciążę, jakie są pozostałe wyniki badań i dopiero wtedy można tak naprawdę ustalić właściwe postępowanie. I w jaki sposób pogłębić tę diagnostykę. Tak, mamy te dwa poronienia. Czyli jednym słowem, to co możemy zasugerować w takiej sytuacji, to zdecydowanie konsultacja u lekarza zajmującego się leczeniem niepłodności, czyli jakiś ośrodek leczenia niepłodności, w którym będzie można wszystkie te elementy przeanalizować w całości i wyciągnąć z nich właściwe wnioski. No dobrze, teraz pytanko znowu z naszej karteczki. Długie pytanie będzie, więc całe się nie wyświetli. Mam 30 lat. Od 2 lat staramy się o ciążę. Mam cykle 26-27-dniowe i owulację najczęściej między 11 a 16 dniu cyklu. W jakich dniach cyklu oznaczyć poziomy hormonów? No i tu są właśnie podane hormony. Estradiol, progesteron, FSH, TSH. LH, prolaktyna, SHBG, DHEA, SO4, androstedion i testosteron. Jakie badania należy wykonać oprócz powyższych w diagnostyce niepłodności? No tutaj to chyba wydaje mi się, że cykle ma pani regularne, tak? I owulacja też jest gdzieś tutaj potwierdzona, więc no jeśli jest plan na jakieś dalsze postępowanie, to faktycznie te hormony można zrobić. No i tak jak mówiliśmy w naszej prezentacji, to FSH, LH to warto oznaczać razem właściwie z estradiolem. Progesteron też się przydaje zrobić tak naprawdę na początku cyklu, między właśnie 2. i 4. dniem cyklu miesiączkowego. Te hormony z kolei androgeny, to je też oznaczamy w pierwszej połowie cyklu. Progesteron ewentualnie, tak jak mówiliśmy, do oceny jajeczkowania. A jeśli chodzi o prolaktynę, no to właściwie dzień cyklu nie ma znaczenia specjalnie, natomiast pora. Tak standardowo zaleca się wykonanie badań prolaktyny gdzieś tam 3 godziny mniej więcej po stanie łóżka, tak? Ale żeby to tak dobrze ocenić, to właściwie 2 razy w ciągu dnia powinniśmy prolaktynę oznaczyć, popołudniem również. No i tarczyca, tak? I jakie badania należy wykonać oprócz powyższych w diagnostyce niepłodności? To jest bardzo dobre też pytanie. I teraz tak, państwo starają się, dokładnie tak, ale ponieważ tak, państwo od 2 lat staracie się o ciążę, tak? I spełniacie kryterium niepłodności, tak? W związku z tym, jeżeli zakładamy, że rzeczywiście, co to znaczy, że spełniamy kryterium niepłodności? To znaczy, że przypuszczamy, że są realne czynniki, które utrudniają państwu zajście w ciążę, tak? Dlatego, że po 2 latach około 70% lub 75% par powinno zajść naturalnie w ciążę. Skoro się to nie udało, to znaczy, że musimy się spodziewać problemu. Jednym słowem, nie ma sensu też wykonywać tych badań na własną rękę. Znowu tutaj polecam konsultację u lekarza zajmującego się leczeniem niepłodności i dopracowanie tej diagnostyki stricte dla pary. Tak, pod państwa kątem, tak żeby to była rzeczywista, pełna diagnostyka, w której można wyciągnąć wnioski, tak? Bo tak jak pani doktor tu bardzo ładnie powiedziała między słowami, to ja to powiem tak bardziej wprost. Te badania, które pani wymieniła, tak, prawdopodobnie są całkowicie prawidłowe, tak? Nic nie spodziewamy, nie spodziewamy się, żeby były nieprawidłowe, skoro cykl jest prawidłowy, tak jak pani powiedziała. Więc problem pewnie leży gdzie indziej i trzeba zrobić tą pełną diagnostykę niepłodności, jaka jest
poczęta na tym etapie i wyciąga też z tego ukierunkowaną akurat na państwa. Państwa. Dokładnie tak. No dobra, kolejne pytanko. Malwina, teraz twoje pytanie. O, ciach. Jakie dodatkowe badania lub sposób postępowania w przypadku nawracających zakażeń bakteryjnych pochwy? W wymazach od sierpnia E. coli, w styczniu jedyny posiew bez bakterii, obecnie gonkowiec złocisty, wzrost liczny, nieustannie antybiotyki, zgodnie z zaleceń antybiogramu, mąż przeleczony prewencyjnie, ale posiewy nasienia ujemne. Ja chętnie odpowiem, ale powiem. No to proszę, to mów. Tak, bo to nie jest ściśle związane z leczeniem niepłodności, ale to jest bardzo, bardzo częsty problem. Dlatego przeczytałam. Wierzę, proszę Państwa. Przede wszystkim to, co mogę powiedzieć, nie jest to choroba przenoszona drogą płciową, tak? Czyli w związku z tym leczenie męża bez znaczenia. Skąd te bakterie się biorą? To nasze własne. To są nasze własne bakterie, które są ze skóry, z przelodu pokarmowego. A dlaczego są w pochwie? Są w pochwie dlatego, że im na to pozwoliliśmy. Tak? Czyli popełnia pani jakiś błąd, który polega na tym, że... One mają szansę tam urosnąć. Że one mają szansę tam urosnąć. Na czym najczęściej polega taki błąd? Na nadmiernej uwadze poświęcanej tej okolicy. Czyli nadmierna higiena, mycie się kilka razy dziennie, płukanie pochwy, stosowanie mydła do mycia. To są takie najczęstsze wyjaławianie pochwy, zmiana pH pochwy, czyli wystarczy, że korzystamy z prysznica i kierujemy strumień wody na krocze, woda dostaje się do środka. To jest absolutnie bardzo niesprzyjające środowisko dla bakterii, które są w pochwie, one giną, ich miejsce zajmują inne bakterie, które tam nie powinny spać. One się tam dobrze czują, ale tam wcale nie powinny się znaleźć. Więc przede wszystkim zmiana własnych nawyków, to nie wymaga zastosowania żadnych antybiotyków, chyba że jesteśmy zmuszeni robić jakieś zabiegi w tej okolicy, tak, to wtedy tylko. W innych przypadkach nie. I ewentualnie preparaty, tak, wspomagające. Tak, i też doustne, tak, nie do pochwowo, tylko doustnie. Wiemy, że ta właściwa flora bakteryjna przenika z przewodu pokarmowego również do pochwy. Więc tu na to warto zwrócić uwagę, że to zwykle sami jesteśmy jak gdyby przyczyną pojawienia się tych nieprawidłowości. I sprawcami tego stanu rzeczy. No dobra, ciach, następne. Mam pytanie o badanie chromatyny plemnikowej. Dwa badania, w którym w krótkim czasie, w dwóch różnych klinikach, ale tą samą metodą. Mimo to ogromna różnica w wynikach, 3% i 47%. Skąd może się brać taka różnica? Fragmentacja chromatyny. Tak, fragmentacja, ale czemu taka duża różnica? No faktycznie, jeżeli w takim krótkim czasie, no... Zdecydowanie za dużo. Zdecydowanie za dużo. Czyli który z badań jest naprawdę złe? Nie potrafimy powiedzieć, które. Tak, myślę, że należałoby zrobić w trzecim laboratorium takie badanie i po prostu porównać, tak? Bo to no, niemożliwe, żeby aż były takie duże rozbieżności. Bo cały proces tworzenia plemnika to jest około 74-76 dni, tak? Więc jeżeli to badanie zostało wykonane w tak krótkim okresie czasu i nic się tak naprawdę strasznego nie podziało z panem, typu jakiś bardzo ostry stan zapalny, to te parametry nie mają prawa aż tak się różnić. Czasami oczywiście zawsze, jeśli chodzi o badania, trzeba brać pod uwagę różne elementy, prawda, czy to nasienie było oddane w miejscu, w którym było badane, prawda, czyli cała próbka nasienia, czasami wleje się kawałek, fragment tej próbki, prawda, już jest niemiarodajna ocena, prawda. Że to jest błąd przed laboratoryjny, może coś w laboratorium, trudno się wypowiedzieć. Czasami elementów, które mogą na to wpłynąć i powodować taki błąd, tak. Właśnie tak jak już przed No i dobra, i kolejne pytanko bierzemy już. Zaraz to bierzemy to. Jesteśmy po pierwsze nie w danej procedurze, tylko zaraz sobie muszę do niego. Kasia, twoje pytanie. Witam, jesteśmy po pierwsze nieudanej procedurze in vitro. Z 7 zarodków tylko 2 dotrwały do stadium blastocysty. Oba 1 BB. Jeden został podany, drugi zamrożony. Jakie badania powinnam wykonać przed kolejną procedurą? U mnie IO i endometrioza mąż, słaba morfologia nasienia.
Pierwsze to było co? IO. Insulinooporność. Mhm. I endometrioza. No, obydwa stany, które obciążają, tak, już na wstępie tak naprawdę pacjentkę. Natomiast jeżeli popatrzymy na same zarodki, no to dwa dotrwały do stadium blastocysty, tak, drugi zamrożony. No, wiemy, ile pani tak naprawdę ma lat, no ale ja bym się tutaj jednak zastanawiała też nad ewentualnością diagnostyki przedimplantacyjnej, tak na przyszłość. Ale już nie tego zarodka. No już tego nie, tego już nie, ale bo to przed kolejną, nie wiem, czy tutaj procedurą, czy przed kolejną transferem. Jeszcze przed kolejną transferem, aha, aha. Myślę, że nie ma sensu pogłębiać bardzo diagnostyki, jeżeli tylko zostały wykluczone podstawowe elementy, czyli wada macicy, polip, innego rodzaju nieprawidłowości, które mogłyby być jakimiś czynnikami, niepowodzenia zagnieżdżenia, to nie ma sensu pogłębiać diagnostyki. Trzeba pamiętać o tym, że skuteczność transferu zależy przede wszystkim od genetyki samego zarodka. Jeśli ona jest nieprawidłowa, to nie jesteśmy w stanie tego naprawić. A nawet w przypadku, kiedy ta genetyka jest prawidłowa, to i tak skuteczność transferu nie jest stuprocentowa. Duży odsetek zarodków, które i tak się nie zaimplantują, mimo tego, że są prawidłowe genetycznie. Tak, dlatego tutaj tak jest też w naturze oczywiście, to nie jest kwestia samego in vitro. W naturze dzieje się dokładnie tak samo, czyli ogromna ilość zarodków nie implantuje, nie szczepia się. W związku z tym tutaj działanie statystyczne jest też potrzebne, tak? Czyli nie można wyciągać wniosku, że jeśli jeden zarodek się nie zagnieździł, to drugi się też nie zagnieździ. Choć oczywiście rozumiem pani niepokoje ze względu na to, że zostaje tylko jeden. Tak, tak, że to, że zarodki nie rozwinęły się w dużej ilości, tak, czyli ten wskaźnik takiej blastulacji jest bardzo niski, to jak gdyby sugeruje nieprawidłowości właśnie wewnętrzne w obrębie zarodku. Pani Kasia, 33 lata, właścicielka tego pytania. No dobra, ciach, lecimy dalej. Joasiu, teraz twoje pytanie, bo gdzieś mi umknęło, a już chyba właśnie drugi raz, więc już szybko, szybko do niego przeszłam. Staramy się rok, mąż miał badanie nasienia, dwa razy wyszła podwyższona lepkość, plus, plus, plus. Raz wyszły leukocyty, ale wszystkie posiewy są ujemne. USG jąder ok, test MAR ok, HBA około 7, ok, 76%, ACC Optima niestety nie pomaga. Jakie jeszcze badania można zrobić? Słyszałam o próbie, o matko. Nie wiem, czy to przeczytać, bo chyba sobie język połamie, ale to może wkleję po prostu końcówkę tego pytania tutaj, bo ja nie znam takiego badania i nie chcę przekręcić. Ciach, już sobie kopiuję i już też Państwu pokazuję, jakie to badanie dziwne. Ciach, ciach, ciach. O, bach, jest. Słyszałam o próbie. Mutacja CFTR, to tak właśnie o tym, żeśmy... Czy coś jeszcze? Szukamy. No tak, no, to mutacja CFTR, tak, mukowiscydoza, która jest tak naprawdę bardzo częsta w naszej populacji i jest to choroba recesywna i problem polega na tym, że jak się spotkają się dwie takie osoby recesywne, to mogą swojemu potomstwu przekazać taki komplecik i choroba tak naprawdę gotowa, a właśnie ta mukowiscydoza związana z mutacją genu CFTR u panów wiąże się ze zwiększoną lepkością nasienia. Bo na pewno badanie to byłoby do wykonania. Oczywiście przypominamy o takich rzeczach podstawowych, jak badanie na klamydię, ureaplazmy, które również mogą powodować zaburzenia w lepkości, także to jest też ważna sprawa. Przypuszczam, że to akurat było wykluczone. Dobra, i takie pytanko. Dlaczego LH w szczycie owulacji znajduje się na dolnej granicy widełek? Owulacja potwierdzona na monitoringu i czy należy to jakoś leczyć? No nie, no tego się nie leczy. To jest to, co mówiliśmy, że ten pik LH, on jest rozciągnięty w czasie. I też różnie. I teraz pytanie, w którym momencie dokładnie to badanie, w którym momencie wzrastania tego LH, ono zostało oznaczone? Także tego się nie leczy. Jeżeli była owulacja potwierdzona na monitoringu, jest ok.
Mechanizm ten, żeby to, żebyście Państwo mieli wyobrażenie tego, co jest taki mechanizm spustowy, który jak gdyby jest informacją dla samego jajnika, dlatego że ma być dokonana owulacja. I to jest taki krótki, jednorazowy wyrzut z przysadki całego zapasu LH, czyli tego hormonu, jaki przysadka ma w sobie. I on trwa w związku z tym bardzo krótko, czyli jest bardzo szybki przyrost, bardzo szybki spadek stężenia tego hormonu. Ten hormon występuje absolutnie w minimalnej ilości, to co jest liczone w nanogramach, w związku z tym on też bardzo szybko znika. I ten czytowy pik, no trafić w niego to jest chyba ciężko. Jest bardzo ciężko, tak. Także tym się proszę w ogóle nie przejmować. Dowód, że jest owulacja, jest najważniejszy. Homocysteina. Elu, twoje pytanie, 11,2, czy to zły wynik? Jakie wdrożyć leczenie? Nie pamiętam normy, ale już sprawdzę. Pamiętasz? Nie wiem, czy powiedziałem 5 albo 9, ale no przy homocysteinie, no to jeszcze były dodatkowe rzeczy wykonywane, tak? Czy tu jest jakiś tylko problem samej homocysteiny, czy jeszcze zaburzenia białko C, białko S? Czy coś z układu trombofilii, właśnie wspominane już wcześniej mutacje MTHFR, tak? Receptora dla czynnika piątego, dla protrombiny. No bo ta podwyższona homocysteina niestety też zwiększa ryzyko tych powikłań takich naszych związanych z gorszymi rokowaniami co do utrzymania ciąży, tak? Że jest trochę podwyższona, na pewno, minimalnie. Jest minimalnie podwyższona, czyli badanie na MTHFR można zrobić oczywiście. W przypadku, gdyby się potwierdziła, która z mutacji heterozygotycznych, bo tylko takie są MTHFR, to jedyna tylko rzecz, jaka jest potrzebna, to tak, nie stosujemy dużych dawek kwasu foliowego, bo ten kwas foliowy właśnie metabolizuje w kierunku homocysteiny, więc tego nie wolno robić. Ma być stosowana tylko i wyłącznie te metylofoliany, prawda? Postać aktywna, do tego już niepotrzebne są te enzymy, które są kodowane przez MTHFR i dzięki temu homocysteina nie rośnie. Czyli metafolina, która jest dostępna w zasadzie w każdym suplemencie diety dla kobiet ciężarnych, jest najlepszym rozwiązaniem. Jedna tabletka, nie zwiększamy dawek i w ogóle nie stosujemy kwasu foliowego w postaci czystej. I to wystarczy najczęściej, żeby poziom homocysteiny się zmniejszył. Dobra. Paulinka, teraz twoje pytanie. Joasiu, jakbyś mogła napisać jeszcze raz pytanie, bo gdzieś mi widocznie twoje pytanie umknęło, to proszę cię napisz jeszcze raz. Dobrze, widzę, że prosisz, żeby pokazać. Ja pokażę, tylko napisz jeszcze raz, bo gdzieś mi uciekło. No niestety Facebook jest taki, że po prostu to leci i komentarze się chowają i ja nie potrafię ich odkopać później. No dobra. Przy jakiej wielkości pęcherzyka dominującego przy stymulacji owulacji podaje się zastrzyk na pięknięcie pęcherzyka? I zaraz, Paulinka, będzie twoje pytanie. Dobra. No to tak, ta zależy do czego, czy to jest do inseminacji, czy do in vitro na przykład, tak? No, ale nie jestem pewien do czego. No, powiedzmy tak średnio, powiedzmy, dominującego to może do inseminacji, tak? Tylko dobrze jest jeden. No to ta średnia wartość to jest te 20 mm, tak? Ale powiedzmy fidełki są gdzieś od 18 do 23, 20 nawet 4, bo to jest taka wartość w milimetrach wielkość ta pęcherzyka, kiedy one zazwyczaj same też pękają. Mogę Państwu powiedzieć, w jaki sposób patrzymy na to z praktycznego punktu widzenia, tak? Czy taką średnią wartością, przy której podajemy, czy pierwszą indukcję jajeczkowania, jest około te 20-22 mm, tak? Ale jeżeli na przykład przy tej pierwszej widzimy, że pęcherzyk pękł wcześniej, albo zupełnie nie pęk z kolei, to albo przesuwamy to albo w jedną, tak, albo w drugą tak, stronę. W kolejnym cyklu musimy albo wcześniej, tak. Albo troszkę później jednak. Dokładnie tak. Z tego powodu, że są to dość powtarzalne dla danej kobiety wartości. Dobra. Ciach, Paulina, twoje pytanie. Czy AMH na poziomie 1,64, wiek 30 lat, jest ok? Jest ok. Jest ok, akceptowalne. No to super, szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Dobra, następne pytanko, Kasiu, twoje. Czy mezoterapia, wyświetliłam, dobra. Czy mezoterapia jajników jest szansą dla kobiet z POI? Czy jest sens poddać się tej metodzie?
No nie wiem, co to jest mezoterapia. Ja już powiem, co to jest mezoterapia jelników. To jest metoda nakłuwania tych jelników osocem. To są Wojtku zabiegi zaczerpnięte z medycyny estetycznej. No niestety my nie mamy tak naprawdę dużych badań, które by nam jednoznacznie powiedziały, że takie postępowanie przynosi efekty. Są badania, są krótkie doniesienia, gdzie opisywanych jest dosłownie kilka pacjentek poddanych tego typu procedurze. Opisane są efekty, że doszło do ciąży, tylko my tak do końca nie mamy informacji, czy do tej ciąży właśnie doszło dzięki zastosowaniu mezoterapii, procedury, czy może wbrew zastosowaniu tej procedury. Badań takich, które jednoznacznie stwierdzałyby skuteczność, nie ma. I też żadne kremia naukowe tej procedury nie rekomendują. Tak naprawdę u pacjentki z przedwczesnym wykasaniem funkcji jajnika, no to jeśli in vitro nie przynosi rezultatów, no to rozwiązaniem jest tylko i wyłącznie pastwo komórki jajnika. Znaczy, wiemy, że mówimy o poważnych sprawach, tak? Czyli kwestia możliwości posiadania dziecka z własnych komórek jajowych, więc chwytamy się bardzo różnych metod, możliwości. Tak. Pewną taką metodą, którą myśmy próbowali w naszym ośrodku, to była aktywacja tkanki jajnikowej. I było u nas przeprowadzane badanie kliniczne na ten temat. To taka poważna metoda, która jest opisana w licznych publikacjach. I nie ukrywam, że nawet były jakieś ciąże w wyniku tej metody, ale nie stosujemy tej metody właśnie z tego powodu, że są to dość inwazyjne metody, wymagają operacji, pobierania tej tkanki jajnikowej. To, co możemy zaoferować pacjentce w zamian, czyli zwiększenie szansy na uzyskanie ciąży, jest za małe. To są tak małe liczby, że uważamy, że to jest nadmiarowe postępowanie z naszej strony. Tak? Czyli nie oferujemy tej metody właśnie z tego powodu, że chyba wysiłek, który trzeba w to włożyć ze strony pacjentki, ryzyko, które się z tym wiąże, nie rekompensuje nawet tej zwiększonej szansy na zajście w ciąży. Więc tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. Nie są to metody rutynowe, prawda? Zdecydowanie nie są to metody rutynowe. Wiemy, że ciężko jest nam zaakceptować tą sytuację. Czasami jesteśmy zdolni do bardzo, bardzo wielu wyrzeczeń, ale proszę postępować tak ostrożnie i rozsądnie w tym zakresie. Na pewno warto rzeczywiście konsultować się z lekarzami, no to rozumiem, że to też jest właśnie pytanie w tym kierunku. No, ja osobiście nie wierzę w żadną metodę, która nie jest udowodniona. Tak? Jeżeli coś nie jest udowodnione, to znaczy, że po prostu działa. I w związku z tym trzeba być bardzo ostrożnym przed zastosowaniem takiej metody. Dobra, i pytanie na czasie, ciach. Po szczepieniu na COVID, kiedy można przystąpić do transferu? To szybką odpowiedź możemy powiedzieć. Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu mówi, że transfer można zrobić 2 tygodnie po szczepionce. Europejskie Towarzystwo mówi tydzień po szczepionce. Tydzień nawet, skracam. Tak, czyli także my jesteśmy wyjątkowo ostrożni. Także generalnie traktujemy, że szczepienie nie jest jakimś problemem. Dobra, no to teraz Joasiu, twoje pytanko. Szanowni Państwo, po prawej stronie macie taki prywatny czat ze mną, widzicie może? Ja wkleiłam to pytanie, bo ono jest długie, a Państwo jesteście wzrokowcem oboje, więc wkleiłam po prostu tam. Widzicie Państwo, tak? Pytanko? Dobra, ja je będę oczywiście czytać, proszę się spokojnie też z nim zapoznać. Witam, mam 38 lat, w sumie 2 pełne procedury in vitro, teraz trzecia. Zachodziłam w ciążę za każdym z B6. 6 razy. O co chodzi. Razy, jednak były to ciąże pozamaciczne, biochemiczne i teraz po odcięciu jajowodów trzy pod rząd ciąże do 7 tygodnia. Książkowy rozwój potem się zatrzymuje. Karyotypy prawidłowe, nasienie prawidłowe, leki Neoparin, Prolutex i tak dalej. Jakie badania powinnam wykonać? Genetyk, immunolog? Możliwe, że wszystkie zarodki są złe?
Możliwe. Możliwe, niestety możliwe. Pani wiek, tak, 38 lat, także duże prawdopodobieństwo, że większość zarodków jest nieprawidłowa. A co do badań, ja myślę, że tak, że konsultacja genetyczna, właśnie rozważenie przy tej kolejnej procedurze badań przedimplantacyjnych, jeżeli macie Państwo taką możliwość. Co do badań immunologicznych, no tutaj też zdania są mocno podzielone. No wiemy, że ta immunologia ma swój udział bardzo istotny w powstawaniu ciąży. No, pewnie mamy też możliwości zastosowania mamy, tak, tej wiedzy, która jest, innymi słowy, za mało wiemy, tak, na ten temat jako społeczność medyczna, tak to powiem. Także nawet biorąc pod uwagę tych najwyższych specjalistów, no, nie do końca jesteśmy pewni, co robimy, tak? Więc trzeba bardzo ostrożnie też z tą immunologią, chociaż oczywiście ona ma swoje stałe miejsce. Tak. No jest ważnym elementem. Jest ważnym. Natomiast pani w konkretnym przypadku rzeczywiście, proszę zwrócić uwagę na to, co pani doktor powiedziała, czyli jeżeli a priori wiemy, że może jeden zarodek na pięć lub mniej ma szansę być prawidłowy genetycznie, tak? To jedyna szansa w takiej sytuacji to po prostu robić te badania genetyczne zarodków po to, żeby nie robić, tak, nie robić tych niepotrzebnych transferów, narażać panią na ten stres i na ryzyko zatrzymania się ciąży w rozwoju właśnie z tego powodu. I być może dzięki temu będzie nieco większa szansa, żeby jednak ta ciąża była prawidłowa. Dotrzymać do czasu rozwiązania. No i ciach kolejne. Czy można zrobić sono HSG i histeroskopię w tym samym cyklu? Jakie badanie wykonać w ramach przygotowania? Można. Można. A jeśli chodzi o badania, no to są badania takie standardowe. To przede wszystkim chodzi o badania w kierunku infekcji. Po to je wykonujemy, żeby wiedzieć, czy nie ma żadnego stanu zapalnego, żadnych bakterii, grzybów, które moglibyśmy przy okazji wykonywania tego badania po prostu zawlec do jamy macicy, czy jeszcze dalej do jajowodów i do jamy odczewnowej. To są posiewy z pochwy, z kanału, no różnie tutaj, badania w kierunku chlamydii, mykoplazmy, ureaplazmy, to jest taki tak naprawdę standard. Jest to standard, chociaż to tak w porządku, zawsze mówię, no bo jeżeli by ktoś z lekarzy postępował inaczej, to Polskie Towarzystwo Ginekologii i zresztą inne towarzystwa na świecie twierdzą, że można tych badań nie robić, o ile klinicznie, czyli w badaniu takim lekarskim nie ma cech infekcji. To też jest okej, okay, tak? Czyli jeżeli akurat tak Państwu doktor zaproponuje, to też jest zgodne z standardami. My robimy te badania wymazowe, może jesteśmy bardziej ostrożni, ale bez tego też można, tak? I to jest w zasadzie jedyna rzecz, która jest potrzebna, jeżeli robimy badanie w znieczuleniu miejscowym albo bez znieczulenia, a tak najczęściej się wykonuje te badania. W związku z tym przygotowanie jest bardzo, bardzo łatwe, proste, bardzo tak, proste. Ważna jest faza cyklu, żeby to było w pierwszej fazie cyklu. Najlepiej w 8-10 dniu cyklu, zanim jeszcze ta błona śluzowa macicy nam mocno urośnie, bo wtedy to wnętrze macicy wycenić. Dobra, Emilia, teraz będzie twoje pytanko. 39 lat, przygotowujemy się do pierwszego zabiegu in vitro. W dzisiejszych wynikach wyszedł podwyższony wskaźnik żelaza 192, ale nie wiem, co to jest, nie będę czytać. No właśnie, czy powinniśmy się niepokoić? Czy tutaj u pani jakaś, sobie wymyślała, nadmierne może spiszanie, może jakaś hemochromatoza? Tak, przede wszystkim trzyma pani. Rozumiem tak, że to, co nas zwykle niepokoi po zabiegu in vitro, to ryzyko związane z hiperstymulacją i w takiej sytuacji może się zagęszczać krew, tak? Czyli możemy mieć podniesione parametry krwi w czerwonych hematokrytu, ale rozumiem, że to nie jest ten problem, bo inaczej to by nam pani powiedziała, natomiast samo żelazo nie powinno, poziom żelaza nie powinien wpływać. Teraz pytam, jakie są pozostałe właśnie parametry? Jakie są pozostałe parametry? Czy aktualnie zażywa pani preparaty żelaza? Bo jeśli zażywamy preparaty żelaza, to wtedy to badanie jest całkowicie niemożliwe. Też trzeba to mieć na uwadze.
Maria, teraz twoje pytanie przeczytam. Mam 34 lata i nieregularne okresy. Co można zrobić, jeżeli w ogóle nie ma pęcherzyka dominującego podczas owulacji? Czyli tutaj, no jeżeli nie mamy owulacji, no to musimy ją w jakiś sposób wyindukować, tak? I tutaj postępowanie jest postępowaniem farmakologicznym. To jest tylko i wyłącznie leki, przede wszystkim leki doustne, tak? No nie znamy jakby całej historii pani, ale... A poważnie, zwróć na jedną rzecz uwagę. Nieregularne. I są nieregularne miesięczki, no właśnie. To na pewno i badanie ultrasonograficzne, żeby zobaczyć w ogóle, co tam się dzieje, tak? No i plus jakaś indukcja tej owulacji. Zazwyczaj trzeba zrobić te badania, bo jesteśmy tak. przy temacie badań, tak. badania właśnie hormonalne, tak, żeby ocenić, czy rzeczywiście nie ma tej owulacji. Czy progesteron jest niski w drugiej fazie cyklu, co by potwierdzało cykle bezowulacyjne, jednofazowe w takiej sytuacji. I jeżeli to się potwierdzi, to jest tak, jak pani doktor Kasia mówiła, że to jest realne wskazanie do tego, żeby indukować jajeczkowanie. To jest bardzo skuteczne. No dobra, szanowni państwo, przerobiliśmy już dużo pytań, ale wiem, że wszystkich nie przerobiliśmy. Ja wiem, że jesteście też już zmęczeni, bo po pracy oczywiście poświęcacie swój czas, za co serdecznie wam ogromnie dziękuję. Moi drodzy, naszymi gośćmi byli dzisiaj. No właśnie, już przedstawiam jeszcze raz, żeby wszystkim przypomnieć, doktor nauk medycznych Katarzyna Olszak-Wąsik, ginekolog, położnik, specjalistka leczenia niepłodności z Kliniki Macierzyństwo oraz doktor nauk medycznych Wojciech Kolawa, specjalista ginekolog, położnik, ale także specjalista ginekologii onkologicznej. Znajdziecie obu specjalistów w Krakowie, prawda? Nie pomyliłam się nic? Nic nie pomyliłam. Dobrze, bo ja już z przyzwyczajenia cały czas Szczecin, bo jak kawiarenka, to Szczecin i profesor Kurzawa, ale profesor Kurzawa będzie oczywiście, będzie. Słuchajcie, ja postaram się tutaj, bo nie przerobiliśmy wszystkich pytań, w kawiarence jeszcze zostały pytania, ale chciałam również wam tutaj dostarczyć informacje, więc brałam też z komentarzy pod filmem, bo wiem, że na to zawsze czekacie. No właśnie, ciach, a takie ładne to od Joasi właśnie. Ciach, takie ładne, o. Dziękujemy. Jak miło. Bardzo no. dziękuję. No, to jest zawsze miło. Bardzo dziękuję. To jest zawsze miłe. Ja wiem, o, kolejne od Kasi, tak. A też zrobię kopiuj, wklej. Słuchajcie, wy nie wiecie, jak ja tutaj techniczne wygibasy robię. Pewnie czasami dziwne miny robię w filmie. Ale ja po prostu przeklejam z Facebooka, słuchajcie, do Worda, potem z Worda do okienka, gdzie komentarz mogę wyświetlić po to, żeby chronić wasze imiona, nazwiska, więc takie dziwne rzeczy czasami pewnie robię w telewizorze, ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi, o to chodzi, żeby właśnie wiedza wam się przydała i żeby nasi specjaliści dzielili się właśnie z tą wiedzą, a dzisiaj się podzielili i spróbuję ich jeszcze namówić, może się zgodzą, żeby odpowiedzieli jeszcze w kawiarence, bo tam jeszcze się dopisały od wczoraj pytania, których nie zdążyliśmy niestety przerobić, absolutnie nie, ale będę prosić ich, więc mam nadzieję, że się zgodzą. Za dzisiaj serdecznie dziękuję. Dziękuję oczywiście też firmie MSD Polska, która dzisiaj była partnerem naszego wydarzenia. Pozdrawiam cały zespół właśnie z Krakowa. Pozdrawiam zespół również z Szczecina, bo połączyli oczywiście siły i teraz są pod jedną nazwą Fertility Partnership Polska. Serdecznie dziękuję za wasze pytania, dziękuję za wasz udział. Szanowni, i znowu bardzo dziękujemy. A co, jeszcze to też? O tak, od Gosi. Tak. Przekleję jeszcze szybciusio, się uda. Serdecznie dziękuję, że byliście z nami, moi drodzy. No co, w ramach tego, co się dzieje teraz, no to życzę dużo zdrowia, pozostania w dobrym zdrowiu. I mam nadzieję do następnego razu, szanowni państwo. Dziękuję pani doktor, dziękuję panie doktorze. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Dziękuję wam serdecznie, jak zwykle nie zdążyliśmy wszystkich pytań przerobić, jest ich strasznie dużo, wiem i trudno czasami mi je wszystkie wyłapać, staram się, choć wiem, że mi gdzieś umykają bokami. No i co, za dzisiaj serdecznie dziękuję, no spotykamy się 8 kwietnia, ale to jeszcze do potwierdzenia, kawiarenka płodności, oczywiście przypominam co drugi czwartek, co czwarty czwartek, więc mam nadzieję do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam.